Wiemy już, że w mikrofonach rozmieszczonych wśród orkiestry dźwięk zamienia się w słaby prąd elektryczny, który przesyła się do wzmacniaczy. Wzmacniacze wbudowane są w stół mikserski. Pracuje przy nim technik dźwięku. Znając doskonale wykonywany utwór, technik w odpowiednich momentach wzmacnia lub ścisza dźwięki idące z poszczególnych mikrofonów, tak żeby całość dała właściwy efekt. Nazywa się to miksowaniem audycji. Technik potrafi w razie potrzeby największy hałas zmienić w cichy szmer i najcichszy szept w potężny głos. Umożliwia to znany nam już wzmacniacz. Tak wyglądają jego stalowe lampy elektronowe. Ale tymczasem nasz dźwięk jest już w amplifikatorni. Technik reguluje tu odpowiednio natężenie całej audycji, czyli dobiera jej poziom, który musi być utrzymany w określonych granicach. Strzałka na skali kontrolnej nie może przekroczyć cyfry 100. Groziłoby to zniekształceniem audycji.